Funny Game. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku z gry o nazwie Battle Stations Pacific. Grę, którą się steruje statkami i samolotami. Czy to nie jest ukradziony pomysł? A właśnie, że nie. Ponieważ na przykład jak to niektórzy mogą sobie skojarzyć z darmową grą War... tam było War Ships, coś takiego, co nie? Ci, co zrobili War of Tanks, to właśnie oni też chyba to zrobili. No i właśnie chodzi nie tą grę, tylko War tego właśnie of Ships. Właśnie tamta gra, to chodzi ten War of Ships, to właśnie on był później. Pierw była ta gra, którą teraz nagrywam, a później była ona. Chodzi tak powstawała. Więc proszę mi tu nie mówić, że ukradli pomysł i tak dalej. Jest to bardzo dobra gra, zaczynająca się od kampanii japońskiej, ale możemy zagrać USA, jeżeli chcecie, albo jakimś sandboxem, bo też mają. Chodzi misje takie. Więc możemy spróbować. Japonię grałem. USA jeszcze nie grałem. Kim tu może być fajni widzowie? Jak to mogę ci wam powiedzieć? No Japonią myślę. A jeszcze nie ma farminga, ponieważ mi nie działa. Próbuję go naprawić, może we wtorek będzie, albo Minecraft, coś takiego. Więc przechodzimy do pierwszej misji. Powiedziałem pierwszej misji. Zaczynamy od pierwszej misji o nazwie Atak na Pearl Harbor, w której dostałem brązową odznakę, ale to, że nie ogarnąłem, o co chodzi. The Imperial Japanese Navy faced the mightiest foe in the Pacific, and to ensure our expansion into Malaysia and the Dutch East Indies, we will deliver a preemptive strike immediately. Commander-in-Chief Yamamoto's plan to paralyze the US fleet at Pearl Harbor by sinking their warships is ready to put into action. The finest planes in the Imperial Navy are to take part, and the damage inflicted will be great. Glory awaits all who contribute to this daring attack. Więc tak, to jest atak na Pearl Harbor. Ta gra w ogóle polega tylko na atakowaniu, chodzi Pacyfiku, czyli wojny pomiędzy Japonią a USA. Więc przechodzimy. Naszą misją jest tak. Zniszczenie samolotów, zniszczenie statku, później zniszczenie następnego statku i dodatkowa misja to zniszczenie tego statku, tylko ja tego nie ogarnąłem i byłem wolny, ale to w sumie co po pierwszej misji można zrobić. Ale za to jest odblokowany inny, nowy samolot. Każda misja ma różne inne. Ale możemy zagrać tym podstawowym. In a war against the United States, Hawaii is the most important naval base the enemy has. It is America's Gibraltar. Any ships heading to the Far East have to stop and refuel them. Hawaii is the key. Enemy formation at anchor. 9 battleships, 1 heavy cruiser, 6 light cruisers. The Americans don't have any vessel capable of sailing from San Francisco to Manila and back without refueling at Hawaii. Wind direction from 80 grad. And as America deploys her fleet far out into the Pacific, we are certain to find it assembled at Pearl Harbor. The enemy fleet is in Pearl Harbor. Tora, tora, tora! Więc tak, widzowie.
Co mogę powiedzieć na przykład tej właśnie, tego i właśnie, co przed chwilą było mówione, czyli na przykład te Tora, to był właśnie był sygnał, tak mogę powiedzieć historycznie, to był sygnał właśnie do ataku na Pearl Harbor. Tam to się wytnie, nic nie wiecie, co ja powiedziałem. Wytnę to. Było brzydkie słowo w tym. Brzydkie, tak potocznie mówiąc. Więc tak, mamy tu oczywiście trochę samouczka. Tak, nie obchodzi mnie. Nie. Proszę mi to. Naszą misją jest zniszczenie z samolotów, aby tak dużo ich nie wyleciało. Mogę też powiedzieć taką ciekawostkę, że właśnie jest mało samolotów chodzi w Pearl Harbor z tego powodu, że właśnie podczas ataku większość sił było właśnie na treningach, taka ciekawostka. Że właśnie większość z nich popłynęło na ćwiczenia, przez co nie stało zniszczonych. Przez co nie odniesiono duże szkody, ale nie tak duże i przez to kilkaset osób przeżyło, nawet tysięcy. No kurczę, jeżeli będziesz się włączyć, kiedy ja strzelam, to na pewno tego nie przetrwam. Kurczę, zdarzyłem się, jacie. Nic się nie stało, to tak naprawdę była jakaś tam osoba. To jest prawdziwa osoba. Ale jacie, na serio już tak słabo? Oberwałem. Choć próbowałem to całkowicie zniszczyć. Aj, nie zniszczę. O, to jest ta wieża, z której słyszeliśmy, co do nas gadają. Znaczy, oni gadają ze sobą, my chyba to przechwyciliśmy. Pełna mobilizacja. Muszą teraz wszystko się ogarnąć. Po tym, co się dzieje, trzeba się ogarnąć i szykować broń. Chronić się przed Japończykami. Zniszczę jeszcze ten, tak żeby było. Trzeba będzie wykręcić. A, mogę powiedzieć ciekawostkę, że niektóre japońskie samoloty, nie wiem czy przypadkiem nie ten, którym teraz latam, czyli 0 2X A6M0, nie wiem czy przypadkiem on nie był też zrobiony, chodzi jego stelaż z bambusa, coś takiego, bo nie... Dobra, bo niektóre właśnie z samolotów japońskich było robionych, chodzi stelaż, był robiony z bambusa, taka ciekawostka. Dobrze, teraz mamy się zmienić na... Chodzi, mamy lecieć, lądować. Dobra. Dobra. Ojeju, checkpoint zaliczony. Musimy teraz zniszczyć, jak on ma? Nevada musimy zniszczyć. USA Nevada. Tylko tak. To jest bombowiec, nie z torpedą. Więc... Okej. Ale mogę na przykład powiedzieć, że... Taka ciekawostka, że właśnie będę mówić tymi ciekawostkami, bo ta historia jest ciekawa. Pearl Harbor. Próbowałem zniszczyć, widzę. To tylko dlatego. Excellent!
Musimy troszeczkę polatać, aby się nam załadowało do pełna. Tak, tak, wiem, ale ja wolę, żeby był ten sam samolot. Miał, żebym tylko nim latał. O, już się załadowało. Oczywiście w prawdziwym życiu tak to nie wygląda, ale no, gra musiała jakoś być zrobiona. No. Nie znoszę. Nie znoszę tak. Dobra, a co, ja nie trafiłem? Zaraz, teraz takie... Co? Dobra, strzelają w nas. Nie no, trafiamy. A, dobra, już buchnął. Widać, że próbuje uciec. A w ogóle chyba to Nevada właśnie prawie nie spowodowała tego, że zablokowała przepływu, przez co nie mogli uciec. To chyba ona właśnie. Bo teraz mi się tak przypomniało, nie, to jeszcze mi się przypomniało, że właśnie jakiś statek prawie nie doprowadził do tego, zablokowania przepływu. O, torpedowiec, miałem mówić o torpedach. Co mogę powiedzieć o tych? Co mogę powiedzieć, widzowie, na temat tego torped, miałem powiedzieć. No to właśnie to, że torpedy... Że torpedy właśnie przez to, że USA uznało, że nie da się zrobić ataku. Chodzi, nie da się torped tutaj puścić, chodzi z samolotu rzucić torpedy. No i tak uznali, się dla nich źle skończyło. Ale tak uznali, co nie? I przez to właśnie doszło do tego, że doszło do tego, że to właśnie samoloty japońskie z torpedami zniszczyły dużo statków. No i to już koniec misji, więc chcę jeszcze tak dokończyć, że... Nie, to nie koniec. A, jeszcze 5 samolotów, dobra. Ja już chciałem kończyć. A tak jeszcze chcę jeszcze dopowiedzieć właśnie, że... była tu płytka woda, dlatego Amerykanie uznali, że to niemożliwe, żeby jakiś statek, znaczy, że jakiś samolot rzucił tu torpedy. Ale przez to, że Japończycy użyli drewnianych takich stelaży, coś to chodzi z drewniany, co powodowało, że nie zanurzało się to tak głęboko, tylko nawet płytko, to właśnie przez to Japonia udało się im właśnie zbombardować torpedami. Super, zniszczył mnie. No to taka ciekawostka na temat. Muszę powiedzieć, że dużo tematów jest ciekawych związanych z japońskimi tutaj pojazdami, samolotami i tak dalej, bo ich mieli dużo ciekawych, ciekawe są rzeczy, co można ich opowiedzieć. Na przykład to właśnie, że z bambusa niektóre były robione. Nie powiecie, że nie ciekawe. Dobra, jeszcze jeden samolot. Prawie bym się z nim zderzył. Z samolotem wroga, który zastrzeliłem. Lecą jakiś jeszcze? Chyba nie. Nie lecą, ale teraz spróbuj to przetrwać, jak strzela w ciebie jakiś samolot amerykański. Zaraz znowu się rozbije.
Ajaj. No i nie, no i znowu. Serio. Że aż wsparcie musiało przylatywać. Dobra, zniszczyć mi to. Jej, udało się. Słyszeliście wiadomość, to teraz no i koniec misji pierwszej. Musiałeś teraz grać w coś, żeby mi się wyświetliłeś. No i cóż, no, wykonana misja. It was a part. Ciekawie. Wciąż brązowe. Jeżeli by wykonał tą datką, to dostał więcej. Ale nie jest źle. Druga misja to jest chyba właśnie. Nie, druga. Która to była? To była ta. Czyli w. Zniszczenie formacji albo dywizji Z, coś takiego. Złoto za to dostałem, więc dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Myślę, że nawet taki pomysł się spodobał. Tu macie mój kanał, tu poprzedni odcinek, a tu odcinek preferowany. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!